We wschodniej części Poznania, w okolicach Nowego Zoo, znajduje się budynek o bardzo interesującej bryle i dość rozczłonkowanej formie, która sugeruje różnego rodzaju funkcje wewnętrzne. To Schola Poznaniensis, jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w mieście. Szkoła powstała w Poznaniu w 1993 roku. Studiowało tam około 300 osób, a uczelnia miała nawet prawo do prowadzenia zajęć na poziomie magisterskim. Pierwsza wzmianka o Scholi Poznaniensis ukazała się w Wyborczej 27 lat temu. W tekście Gobelin Monumentalny gazeta zapowiadała powstanie pierwszej w kraju prywatnej policealnej szkoły artystycznej. Uczyć miała projektowania ubioru i tkaniny artystyczne. Na zwiedzających gmach dziennikarzach wrażenie zrobiła 15-metrowej wysokości sala, mieszcząca pracownię Gobelinu Monumentalnego. Założycielka studium, profesor Urszula Plewka-Schmidt, od początku zapowiadała, że wkrótce Schola stanie się wyższą uczelnią, wyższą szkołą sztuki stosowanej. Obiekt ten został wymyślony przez plastyka Włodzimierza Schmidta, męża założycielki szkoły. Dopracowany później przez pracownię architektoniczną Stefana Bajera. Imponował rozmachem, salą teatralną z belkowanym sklepieniem, biblioteką, w której stały bogato rzeźbione meble gdańskie i globusy z mapami świata. W latach 90., gdy na uczelniach nie rozpoczął się jeszcze boom budowlany, na tle ciasnych, szarych, zaniedbanych budynków poznańskich wyższych uczelni robił niesamowite wrażenie. Co ciekawe, szkoła była pewnego rodzaju labiryntem, gdyż posiadała dwie klatki schodowe, a te prowadziły do różnych części szkoły i łatwo było się pogubić. Schola była tak intrygująca, jak nietuzinkową osobą była pani rektor profesor Plewka-Schmidt. Utalentowana artystka, była asystentka profesor Magdaleny Abakanowicz, jako rektor dbała o studentów. Fundowała im obiady i drogie holenderskie farby, które później walały się po korytarzach. Potrafiła ściągnąć z Niderlandów specjalistkę od barwienia tkanin naturalnymi metodami, muszlami, czerwiami i zorganizować dla studentów bezpłatne dodatkowe zajęcia. Studenci, którzy mieli więcej pracy lub problemy materialne, mieli prawo nocować w szkole. Pani rektor działała z rozmachem. Na organizowanych przez szkołę wernisażach pojawiały się niesamowite ilości jedzenia i niebanalne potrawy. Gdy wyjeżdżała gdzieś z pracownikami, zawsze zatrzymywała się w dobrym zajeździe, zamawiała dla wszystkich najdroższe dania z kraju. Wszystko, co wychodziło spod jej rąk, musiało być wielkie, monumentalne i wspaniałe. Gobeliny, przyjęcia, spektakle. Wszystko skończyło się w 2006 roku. Wtedy Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej ogłosiła upadłość z powodu kłopotów finansowych. Większość studentów przejęła Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, a budynek zaczął niszczeć. Miejsce spotkań urządzili tam sobie okoliczni bezdomni. Co rusz w budynku wybuchał pożar. Pozostały w ruinach majątek został rozkradziony. Choć budynek znajduje się w bardzo ciekawej lokalizacji, to syndyk masy upadłościowej nie może go sprzedać ze względu na trudności związane z ewentualną przebudową ogromnych sal, w których tworzone były gobeliny. Zostawcie łapkę w górę. Widzimy się za tydzień. Cześć!